W tym odcinku moje zdanie jest następujące. Mam zamówienia, które dotyczą liczby kartonów. Mam też informację, jaka jest pojemność palety, jeżeli chodzi o te kartony. I potrzebuję teraz policzyć, ile potrzebuję dla danego produktu pełnych palet i ile mi zostanie kartonów takich, które nie będą zapełniały już całej palety. Do dzieła, więc wystarczy, po pierwsze, możemy powiedzieć Excelowi, aby podzielił tę liczbę kartonów przez pojemność palety. Klikam Enter. Więc będę widział, że potrzebuję 33 palety i jakąś tam część palety. Tu chcę mieć liczbę palet jako liczbę całkowitą, więc powinienem pozbyć się zupełnie ułamka. Zrobię to, wrzucając to dzielenie do środka funkcji zaokr do całk. Zamykam nawias na końcu. Ta funkcja zaokrągla wartość zawsze w dół do liczby całkowitej. Tak naprawdę, prościej tłumacząc, odcina po prostu ułamek od danej liczby. Klikam Enter, kopiuję do samego końca w dół. A teraz liczba kartonów, która pozostanie jeszcze na tej palecie niepełnej, jak takie coś policzyć? Tutaj bardzo sprytnym sposobem będzie zastosowanie funkcji mod. Spójrz, równa się mod, otwieram nawias. Ta funkcja zwraca resztę z dzielenia. Liczbą, którą będziemy dzielili, będzie to ta wartość zamówienia, ta liczba zamówionych kartonów, średnik, a dzielnikiem będzie pojemność palety. Tylko ta funkcja mod robi dzielenie inaczej niż standardowe dzielenie, bo w standardowym dzieleniu wychodził jakiś ułamek, a tu z funkcji mod wyjdzie liczba całkowita, wyjdzie ta reszta z dzielenia. Funkcja mod sprawdzi, ile razy 240 mieści się w 7941 i ta część, która pozostanie, ta niepełna, będzie tą resztą z dzielenia. Sprawdźmy to zresztą. Zamykam na was, klikam Enter, kopiuję do samego końca w dół i spójrz. 33 palety i 21 kartonów przy takiej pojemności palety. Gdybyśmy chcieli to samo, tę liczbę kartonów, policzyć trochę takim prostszym sposobem, znaczy prostszym, trochę innym sposobem, bez użycia funkcji mod, to moglibyśmy zrobić to w taki sposób. Od tej liczby kartonów zamówionych moglibyśmy odjąć i w nawiasie pojemność palety mnożona przez ilość pełnych palet, które nam wyszły z tej pierwszej formułki. Zamykam nawias, klikam Enter. Oczywiście wyniki wyjdą identyczne jak w tej kolumnie obok. Myślę, że zastosowanie funkcji mod jest trochę sprytniejsze.